oraz z tego drugiego portretu Józef Szujski, historyk, wielka postać, który zainicjował ideę przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które w 1816 roku powstało, w Akademię Nauk, Akademię Umiejętności. Był sekretarzem generalnym aż do jego przedwczesnej śmierci w roku, w wieku 48 lat, przez 11 lat. Proszę Państwa, jako lekarz stykałem się z postacią Kopernika, można powiedzieć, na co dzień, jak i przedstawiciele mojego zawodu przez ostatnie 50 lat. Dlaczego? Przez 6 lat studiowałem na ulicy Kopernika. Kiedy skończyłem studia w 1973 roku, mój szef, profesor Aleksandrowicz, polecił mi przygotować wykład o Koperniku jako lekarzu. W tym samym roku tu obecny pan profesor Popiela, szacunek panie profesorze, jako rektor Akademii Medycznej wprowadził i zaproponował, aby Akademia była imieniem Kopernika. I tak się działo przez 20 lat, aż Akademia Medyczna wróciła, jak to się mówi, z powrotem na łono uniwersytetu. W tym budynku 16-wiecznym również przez 3 lata byłem prodziekanem Wydziału Lekarskiego. W auli nowodworskiej przy świętej Anny 12 wisiał portret Kopernika, który wisi do dziś, mimo że już nie jesteśmy Akademią imienia Kopernika. Kiedy 20 lat temu przyjechał do Krakowa laureat Nagrody Nobla z roku 1990, profesor Donald Thomas z Seattle w stanie Washington na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, miał wykład o transplantacji szpiku, otrzymał honorowe członkostwo Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i pamiątkową szablę. Spojrzał na Kopernika i powiedział do nas, przyszłych transplantologów: tak to będzie przełom kopernikański w waszej dziedzinie. I rzeczywiście, proszę Państwa, mogliśmy w tym budynku, znowu przy ulicy Kopernika 17, do dzisiaj wykonać przeszło 2000 transplantacji szpiku, uratować życie chorych z ostrą białaczką, chorych, którzy przyjechali do naszej kliniki, jak to się mówi, na ostatnich nogach albo często wręcz na noszach, z głęboką niewydolnością czyliniową szpiku kostnego, z anemią, z kazą krotoczną. I dzięki transplantacji szpiku bezpiecznej, bo poprzedzonej megachemioterapią i uzupełnieniem komórkami macierzystymi szpiku, mogliśmy tych ludzi uratować. Proszę Państwa, tu proporcją gardę. Co to znaczy w stosunku do odkrycia Kopernika? Jerzy, chodź, bo czekam na ciebie. Co to znaczy dla tych ludzi? Może nawet dla nich jest ważniejsze uratowanie życia niż to, czego dokonał i udowodnił Kopernik, że Ziemia kręci się koło własnej osi, stąd dzień i noc, oraz dookoła Słońca, stąd pory roku. Proszę Państwa, i kolejny element związku świata lekarskiego z Kopernikiem: kiedy wchodzimy do naszego domu lekarza przy ulicy Radziwiłłowskiej, wita nas słynny witraż Stanisława Wyspiańskiego, Apollo spętany. Proszę Państwa, te związki są na co dzień i ten Kopernik, jak mówię, był z nami zawsze. Widzimy klatkę schodową, kolumny identyczne jak w Collegium Maius i jak na pomniku Kopernika. Proszę Państwa, Kopernik przyjechał w wieku 18 lat 400 kilometrów z Torunia. Prawdopodobnie końmi, jechał około 10 dni, 2 tygodnie. Wtedy przemierzano dziennie najwyżej 40 kilometrów.
Ja usiądę, będzie mi łatwiej przerzucać. Proszę Państwa, jak wygląda Kraków? Był stolicą. Raz, dwa. Był stolicą wielkiego państwa, mającego prawie 1 000 000 km² od Bałtyku do Morza Czarnego. I to, co podkreślano, że Kraków jest miastem Sarmacji, czyli Polski, najsławniejsze i największe, wyróżniające się królewską siedzibą i akademią. Akademią Kraków się szczyci. Ojciec Kopernika, na tym zdjęciu go widzimy, był kupcem krakowskim, który wyjechał do Torunia na polecenie Kazimierza Jagiellończyka po wojnie 13-letniej. I tamże z małżeństwa z Barbarą Wacenrodę urodził się Mikołaj Kopernik, przyszły astronom. Miał troje rodzeństwa, Barbarę, Katarzynę i Andrzeja, i z bratem swoim Andrzejem przyjechał do Krakowa. To przeźrocze jest o tyle ważne, że w wieku 10 lat młody Mikołaj Kopernik stracił ojca, umarł w wieku 60 lat i wówczas jego wuj Łukasz Wacenrode, brat matki Barbary, objął opiekę nad całą rodziną. Widzimy ojca Kopernika Mikołaja w takim stroju polskiego szlachcica. Oto Łukasz Wacenrode, opiekun kariery zawodowej Mikołaja Kopernika, brat jego matki. Na tym przeźroczu pokazuje Warmię otoczoną przez Prusy zakonne, która została przyłączona po pokoju toruńskim w 1466 roku do korony polskiej. Proszę Państwa, jest duże prawdopodobieństwo, że Kopernik mieszkał razem z bratem w Bursie Jerozolimskiej, która została zbudowana w 1456 roku przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, który, nie mogąc wypełnić złożonego ślubu odwiedzenia grobu Chrystusowego w Jerozolimie, za dyspensą papieską obiecał wybudować gmach, gdzie 100 studentów mieszkać miało. Bursa miała 50 pokoi dwuosobowych, oddzielną salę biblioteczną z księgami przymocowanymi łańcuchami do stołów. Te księgi były bardzo cenne i drogie i rzadkie. Miał izbę seniorów, kaplicę, jadalnię, kuchnię, pokoje dla służby. W bursie tej, w odległości około 100 metrów od Kolegium Maius, najpewniej zatrzymali się bracia Kopernikowie. Widzimy Kolegium Maius od strony wschodniej na rogu ulicy Świętej Anny i eleganckie postacie spacerujące koło uniwersytetu. Proszę Państwa, w 1400 roku Akademia obejmowała 4 wydziały sztuk wyzwolonych, prawa, medycyny i teologii, i młodzi Kopernikowie zapisali się na wydział sztuk wyzwolonych. One obejmowały trivium i quadrivium, a więc w trivium gramatyka, retoryka, dialektyka dla poprawy wymowy, ad eloquentiam, a quadrivium arytmetyka, muzyka, geometria i astronomia, ad sapientiam, ku mądrości. Wiele lat później Jan Matejko na polichromii w Kościele Mariackim umieścił 4 tablice, 4 pieczęcie tych wydziałów. Widzimy wydział filozoficzny ze świętą Barbarą, widzimy wydział prawa, widzimy wydział lekarski. Warto zwrócić uwagę, składa się
z dwóch części, jednej poświęconej uniwersytetowi, skrzyżowane berła i z drugiej strony wąż z laską. Powyżej widzimy złotą koronę obejmującą te dwa elementy. Prawdopodobnie kiedy zlikwidowano Wydział Lekarski 1 stycznia 1950 roku, nie widziano tego połączenia przez Matejkę, bo one są bardzo wysoko w Kościele Mariackim, a to jest pieczęć Wydziału Teologicznego ze świętym Stanisławem. Proszę Państwa, wpis do metryki jest jedynym dokumentem, pierwszym dokumentem o Koperniku. W czasie studiów miał miejsce pogrzeb Kazimierza Jagiellończyka, również w 1492 roku pożar Collegium Maius i koronacja syna Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta. W 1493 doszło do odbudowania Collegium Maius, a w 1494 w dużym prawdopodobieństwem Kopernik oglądał przesłane przez Marcina Bylicę z Olkusza narządy astronomiczne. I wreszcie po 4 latach powrót na Warmię. Proszę Państwa, w tym czasie Akademia Krakowska była jakby dzisiejszym Harvardem. Byli tam najwybitniejsi naukowcy, jak Marcin Król z Żurawicy, Marcin Bień z Olkusza, Wojciech z Brudzewa, Michał z Wrocławia, Wawrzyniec Korwin, geograf, i Maciej z Miechowa, Maciej Miechowita. Te związki Mikołaja Kopernika z Krakowem to nie tylko czas jego studiów, ale również odwiedziny Krakowa. Na pogrzeb Jana Olbrachta ponownie zapisuje się do Akademii. Już nie kończy kolejnych tu studiów, bo jest wezwany do opieki nad swoim wujem, biskupem Watzenrode. Przyjechał na koronację króla Zygmunta I i w 1590 tu w Krakowie wydaje swoją pierwszą książkę w drukarni Jana Hallera. Było to tłumaczenie z greki na łacinę listów Teofilakta Symokatty ze wstępem jego przyjaciela Wawrzyńca Korwina. Jest również zaproszony razem z swoim wujem na ślub króla Zygmunta z Barbarą Zapolią. Koresponduje z Krakowem. W 1510 roku przesyła do Bernarda Wapowskiego, jego swojego przyjaciela, swoją rozprawę komentarzy, podstawy teorii heliocentrycznej. Pisze listy do nadwornego lekarza Zygmunta Starego, Jana Benedykta Softy. Przesyła do Bernarda Wapowskiego krytyczną ocenę pracy astronoma norymberskiego Wernera pod tytułem O ruchu ósmej sfery. Nie mamy zdjęć ani innych dokumentów pokazujących Collegium Maius w tym czasie, ale tutaj widzimy mniej więcej w roku 1890, jak wyglądało miejsce, Biblioteka Jagiellońska, w której, na dziedzińcu której stanie później Kopernik, pomnik Kopernika. Proszę Państwa, mówimy, że był naocznym świadkiem historii. Żył za czasów Kazimierza Jagiellończyka, prawdopodobnie go spotkał, kiedy Jagiellończyk przez 6 tygodni był po pokoju toruńskim w Toruniu, wtedy mały chłopiec, miał 12 lat, no i później w Krakowie mógł spotykać Jana Olbrachta, żył za czasów Aleksandra II, syna Kazimierza Jagiellończyka, jak i korespondował, jak mówiliśmy, z Zygmuntem Starym. Proszę Państwa, ten obraz, który wisi w gabinecie rektora, pokazuje stosunek polskich królów do uniwersytetu. Król Zygmunt Stary deklaruje w 1535 roku przyznanie tytułów szlacheckich profesorom Akademii Krakowskiej, którzy co najmniej przez 20 lat uczyli studentów. Proszę Państwa, jak wiemy, Kopernik kontynuował swoje studia przez 7 lat we Włoszech, w Bolonii, w Padwie i w Ferrarze. To podkreśliła Poczta Polska w 1973 roku. Bolonia, Padwa, Ferrara, gdzie obronił tytuł doktorski w 1503 roku. I jak te uniwersytety w Bolonii przypominają, chwalą się, są dumne, że
Polonus, jak Państwo widzicie, Kopernik tam studiował. To jest Bolonia, to jest Padwa i tutaj w auli Magna na Uniwersytecie w Padwie jest od 1873 roku tablica poświęcona Kopernikowi. Tu mamy jej powiększenie, Copernico Polacco, a również na domu, pałacu arcybiskupim w Ferrarze, gdzie bronił doktorat, widzimy tablicę poświęconą Kopernikowi. Proszę Państwa, Kraków Kopernikowi, a więc co w Krakowie mówiono, pisano o Koperniku? Już 8 lat po śmierci Hilary Wiślicki z Wiślicy, krakowski astronom, w oparciu o tablicę Kopernika sporządza almanach astronomiczny. 38 lat po śmierci Mikołaja Kopernika Marcin Kromer, kanonik krakowski, historyk, geograf, ówczesny biskup warmiński, funduje w katedrze Fromborku marmurowe epitafium poświęcone Kopernikowi. W 1578 roku Walenty Fontana po raz pierwszy wykładał o systemie heliocentrycznym w katedrze uniwersyteckiej w Krakowie. Jan Brożek, następnie jego uczeń, 60 lat po śmierci Kopernika, matematyk i profesor Akademii Krakowskiej, udaje się do Fromborka celem zebrania pism i pamiątek po Mikołaju Koperniku, po czym sporządza jego biogram. Następnie w 1627 roku Szymon Starowolski wydaje po łacinie Setnik Pisarzów Polskich z obszerną biografią Kopernika. A w 1658 Marcin Radymiński pisze nową biografię Mikołaja Kopernika, wydaną gdzie? W oficynie drukarskiej w domu pod Wiewiórką przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. A więc Jan Brożek z Kurzelowa, jeden z pierwszych kopernikologów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. W XVII wieku widzimy Kopernika na dziele, na okładce dzieła Jana Heweliusza, astronoma gdańskiego. W środku ryciny widzimy Kopernika, w szlacheckim kontuszu dyskutuje ze swoim adwersarzem Tycho Brachem, a przy globusie widzimy Hiparcha i Klaudiusza Ptolemeusza. Również Galileusz poświęca swoją słynną monografię pokazującą dyskusję między Arystotelesem, Kopernikiem i Ptolemeuszem. Proszę Państwa, w XVIII wieku Andrzej Załuski, biskup krakowski, kanclerz uczelni, promuje rozwój nauk ścisłych, podkreślając działalność i twórczość Kopernika. Następnie Jacek Przybylski, bibliotekarz, funduje nowy portret Kopernika dla Biblioteki Jagiellońskiej. A w 1791 Jan Śniadecki, kierownik Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, w 1802 roku publikuje studium popularyzatorskie Pochwała Mikołaja Kopernika. W XIX wieku Jan Śniadecki głosi wykład publiczny Pochwała Mikołaja Kopernika. Ksiądz Tadeusz Dubiecki wystawia popiersie Mikołaja Kopernika w swoim domu nad Wisłą. W 1823 roku rektor Sebastian Sierakowski funduje pomnik Kopernika z czarnego marmuru w kościele świętej Anny z okazji 350. rocznicy urodzin Kopernika. A w 1858 ulica Mikołajska uzyskuje nową w swoim przedłużeniu nazwę ulicy Mikołaja Kopernika. I w 1873 Państwo widzieli przed chwilą posąg siedzącego Kopernika, duta Walerego Gadomskiego w przedsionku Pał. Kościół świętej Anny z XV wieku, fundowany przez Władysława Jagiełłę. I tu widzimy ten pomnik Kopernika, na którym jest napis po łacinie: Kopernik, ojczyzny, miasta, akademii, ozdoba, zaszczyt i chwała. Widzimy uranię, symbol astronomii, która trzyma wieniec nad głową Kopernika. W XIX wieku posąg siedzącego Kopernika właśnie w Akademii Umiejętności. Uroczysta akademia z okazji 400-lecia Kopernika.
Jan Matejko maluje obraz Mikołaj Kopernik, rozmowa z Bogiem. I po piersi Mikołaja Kopernika dłuca Alfreda Downa w krakowskiej w Parku Jordana. Proszę Państwa, w tym miejscu, gdzie siedzimy w tej chwili, 150 lat temu ma miejsce pierwsze publiczne posiedzenie Akademii, gdzie zgromadziło się 400 osób, prawdopodobnie u nas w tej chwili jest troszkę mniej, ale już jesteśmy blisko, gdzie Józef Majer i Józef Szujski prowadzą tę sesję. Józef Szujski przedstawia referat Polska w wieku Kopernika, Julian Dunajewski słowo dotyczące bicia monety, a Lucjan Siemieński, literat, poeta, tłumacz, wykładający na UJ historię literatury powszechnej, przedstawia swój własny wiersz Wizerunek Kopernika. Państwo pozwolą, przeczytam fragment. Był to mąż, co na bliskim nie tracił poznaniu. Cichy, skromny, w codziennym z ludźmi zachowaniu, małomówny, lecz słowa, gdy mu z ust padały, były ważne, przejrzyste, jak skalne kryształy. Łowili je skwapliwie italscy uczeni, i nasi niemieccy, jak odrodzeni, inaczej pojmowali tę światów budowę. Tak wszystko było dla nich i wielkie, i nowe. Kraków to pierwszy szczebel przyszłej jego chwały. Kochał go, do swych mistrzów dawnych lgnęła dusza do Wojciecha z Brudzewa, Marcina z Olkusza, wdzięczny za skarby wiedzy, miłością dług płacił, z polskimi uczonymi najściślej się bracił. Im swych odkryć nie skąpił i choć nad Bałtykiem był ziem pruskich Polakiem, polskim Kopernikiem. Te słowa zabrzmiały 150 lat temu z tego samego miejsca, wygłoszone przez ich autora Lucjana Siemińskiego. Pomnik, o którym wspomniałem, z 1873 roku. I pomnik Kopernika Alfreda Downa w parku Jordana. Proszę Państwa, postać Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius utrwalili wielcy malarze jak Władysław Łuszkiewicz w 1850 roku. Matejko, który w roku 1873 otrzymał nagrodę, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, był postacią, którą możemy śmiało nazwać malarzem naszego uniwersytetu, niezależnie od wielkich prac jego historycznych. W 1873 maluje słynny obraz Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Obraz, który po raz pierwszy po 150 latach, dwa lata temu, w 2021 roku, został wysłany do Londynu i w słynnej National Gallery przy Trafalgar Square w pokazie jednego obrazu promował nie tylko Matejka, ale oczywiście Kopernika. Następnie obraz ten był przedstawiony w warszawskim zamku, a obecnie jest w Toruniu. O, i tu widzimy zamek warszawski. Ten obraz wisiał nad katedrą w Collegium Novum, tutaj, w auli przez długi czas. Kopernik namalował również postać Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius w słynnym obrazie Uniwersytet Jagielloński i wpływ na kraj w XV wieku. Widzimy na tym obrazie i Kopernika wykładającego, i widzimy biskupa Oleśnickiego, widzimy Jana Długosza i Kazimierza Jagiellończyka. Proszę Państwa, jest rok w tej chwili 1900, jest 500-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej, 1400-1900, pół tysiąca lat. Czterech wielkich ówczesne postacie naszego uniwersytetu, Stanisław Smolka, słynny historyk, wielokrotny przewodniczący, prowadzący katedrę przez 30 lat
Katedrę Historii Polski, Marian Sokołowski, który jest wielką, znaną postacią tego czasu, jest twórcą polskiej historii sztuki, stworzył pierwszą katedrę historii sztuki, którą prowadził przez 30 lat. Stał się ojcem duchowym pomnika Kopernika autorstwa Cypriana Godebskiego i z jego inicjatywy w roku 1900 pomnik ten stanął na dziedzińcu Collegium Maius. Kolejne postacie, którzy organizowali te uroczystości w roku 1900, to Kazimierz Morawski, kierownik Katedry Filologii, którą prowadził przez 38 lat, dwukrotny rektor Akademii Krakowskiej, prezes PAU, autor dwutomowej historii Uniwersytetu Wieku Średnich i Odrodzenia. I wreszcie Stanisław Tarnowski, ówczesny rektor, historyk literatury, przez 40 lat prowadzący Katedrę Historii i Literatury Polskiej, dwukrotny rektor, właśnie w roku 1887, w czasie otwarcia Collegium Novum i prezes Akademii naszej przez 27 lat. Proszę Państwa, dla uczczenia tej uroczystości Ludwik Antoni Birkenmeier publikuje w Krakowie monumentalne dzieło Kopernik, studia nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne. Ma 700 stron ze wstępem amerykańskiego astronoma Simona Newcomba. Proszę Państwa, przygotowując ten wykład, byłem w Bibliotece Jagiellońskiej, znalazłem ten egzemplarz, 700 stron poświęcony Kopernikowi z okazji tej uroczystości, której punktem maksimum było odsłonięcie pomnika Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius. Mikołaj Kopernik, studia nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne. Pierwsza strona, autor Ludwik Antoni Birkenmeier. Proszę Państwa, to była wielka uroczystość. Pochód z Collegium Novum udał się do Bazyliki Mariackiej, gdzie książę Puzyna miał wspaniałe przemówienie, a następnie pochód przeszedł do kościoła Świętej Anny. Widzimy udekorowany Kraków. Parasolki były od słońca, nie od deszczu. I profesorowie, stu kilkudziesięciu z wszystkich krajów Europy, trzech ze Stanów Zjednoczonych, z Bolonii, z Nowego Jorku i z Waszyngtonu. Pomyślcie Państwo, do byłej stolicy nieistniejącego państwa w zaborze austriackim przyjeżdża elita intelektualna całej Europy, można powiedzieć świata. I otóż dla podkreślenia tych uroczystości dyrektor ówczesny Biblioteki Jagiellońskiej, profesor Estreicher Karol senior, razem z profesorem Sokołowskim, chcąc uczcić te uroczystości, zaprosili Cypriana Godebskiego, słynnego rzeźbiarza mieszkającego w Paryżu, aby stworzył pomnik Kopernika. Widzimy tę uroczystość, która miała miejsce w piątek 9 czerwca 1900 roku na dziedzińcu Collegium Maius. Piękne zdjęcie, które pokazuje te uroczystości. Wszyscy uczestnicy tej rocznicy byli na dziedzińcu Collegium Maius. Widzimy Kopernik, pomnik jest do wysokości pierwszego piętra. Widzimy eleganckie damy, prawdopodobnie żony tych profesorów pomnik Kopernika. Proszę Państwa, ponieważ de gustibus non est disputandum, jak to zwykle bywa, były głosy krytyczne o pomniku, były też pozytywne. Ja przeczytam ich kilka. W 1900 roku profesor Marian Sokołowski pisze: pomnik Kopernika stanął przodem do głównego ówczesnego wejścia na dziedziniec od strony ulicy Świętej Anny, aby witał przybywających gości i profesorów, a przede wszystkim studentów, dla których miał być symbolem walki o prawdę i zachęcać do poszukiwań naukowych, do rozwoju osobowości i odpowiedzialnego udziału w rozwoju społeczeństwa. W
profesor Jerzy Mycielski, słynny historyk sztuki, napisał. Spiżowy pomnik Kopernika jest piękny, bardzo szlachetny. Dużo w nim młodocianego polotu i wdzięku. Twarz urocza, a wyraz jej zamyślenia naprawdę piękny. Strój zaś malowniczy. Słynny malarz Walery Eliasz Radzikowski w 1905 roku w przewodniku po Krakowie napisał. Dzieło to znakomite Cypriana Godebskiego. Całej figury układ, jej ruch, wyraz twarzy, modelowanie kształtów, tak ciała jak i sukni, przynosi sławę artyście, który ten posąg wykonał. Również wyborny jest odlew i materiał nań użyty w tonie prawdziwego brązu. A 20 lat później Wiktor Czajewski w monografii o Krakowie wydanej w Łodzi podaje. Chcąc okazać cześć należną Kopernikowi, Uniwersytet wyniósł mu pomnik w podwórcu Collegium Maius, do którego uczęszczał. Pomnik ten wyszedł z pracowni Cypriana Godebskiego w Paryżu, twórcy pomnika Mickiewicza w Warszawie i niezaprzeczalnie należy do najlepszych dzieł tego artysty o europejskiej sławie. Godebski przedstawił naszego astronoma jako żaka Akademii Jagiellońskiej, stojącego na renesansowym, granitowym postumencie w butach z cholewkami. W lewej ręce trzyma globus, prawą wskazuje obrót Ziemi. Na ramionach ma płaszcz szerokimi wylotami. Rozmiarami pomnik jest niezbyt wielki i nie przytłacza średniowiecznego dziedzińca Biblioteki Jagiellońskiej. Przypomnę, że powierzchnia tego dziedzińca to jest 624 metry kwadratowe. A już później, w latach 50. Zdzisław Żygulski junior napisał, Kopernik należał do Collegium Maius od przeszło 450 lat, z czego 53 lata z pomnikiem Godebskiego jego postać została utrwalona, jak sądzono, na zawsze. Albowiem w 53 ten pomnik został usunięty z dziedzińca Collegium Maius. W 2015 roku Zbigniew Leśnicki w swojej monografii o Krakowie napisał, stanął w Krakowie pod gołym niebem wspaniały pomnik prezentujący wysokie walory artystyczne, wykonany przez twórcę, którego dzieła już wcześniej zdobiły światowe metropolie, między innymi Wiedeń, Limę, Sewastopol, Paryż, Londyn, Weimar, Padwę, Wersal czy Warszawę. Pomnik został znakomicie wkomponowany i dostosowany w swych proporcjach do renesansowego dziedzińca Collegium Maius. A profesor Wojciech Bałys w 2015 roku, wieloletni dyrektor Instytutu Historii, napisał, pomnik Kopernika Godebskiego był zaprojektowany do wnętrza architektonicznego Collegium Maius. Łączy w sobie cechy romantyczne z typowymi dla drugiej połowy XIX wieku nawiązaniami do renesansowej rzeźby gotyckiej. Proszę Państwa, do jakiego stopnia to było wielkie wydarzenie patriotyczne, to przedstawia ta pocztówka autora Waleriego Eliasza Radzikowskiego, napisana z Krakowa do kolegów, licealistów w czeskich Budziejowicach. Piszą krakowscy licealiści. Kochani koledzy z Budziejowic, jutro obchodzimy w Krakowie jubileusz 500-letniego istnienia naszego uniwersytetu. Pozwólcie, że podzielę moją radość z wami. Akademia to zabytek z czasów naszej i waszej niepodległości. Oby nam zaświeciła jutrzenka wolności. Proszę Państwa, piszą to licealiści. I pomnik Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius był fotografowany, malowany przez dziesiątki artystów i twórców. Salon Malarzy Polskich Henryka Frista przy ulicy Floriańskiej wydawał takie pocztówki, widzimy datę 1903. One były wysyłane do pozostałych zaborów, aby przypominać wielkość Uniwersytetu i chwałę czasów Jagiellonów. Kopernik był tego symbolem. Widzimy wiele podobnych pocztówek wydawanych w dziesiątkach i wysyłanych z Krakowa. Również malarze malowali pomnik Kopernika na dziedzińcu po Collegium Maius. A widzimy tutaj też obraz Tondosa i Kosaka już po odzyskaniu niepodległości.
Podczas tych uroczystości w roku 1900 Szkoła Sztuk Pięknych wstawiła tablicę autorstwa Konstantego Laszki i Leona Wyczółkowskiego na północnej ścianie dziedzińca Collegium Maius. Widzimy również postacie dwóch królów, Kazimierza Wielkiego i Jagieły na północnej ścianie. Niestety podczas przebudowy w 50. latach doszło do detronizacji, można powiedzieć, dziedzińca. Tych pomników już niestety tam nie ma. Miały stanąć kiedyś przed wejściem do Collegium Novum, ale do dzisiaj to nie nastąpiło. I widzimy, jak Kopernik kłania się polskim królom za ich mądrość, ich przewidywanie, jak potrzebna dla tego wielkiego wówczas kraju jest obecność ludzi wykształconych na tym uniwersytecie. Druga tablica była wstawiona przez Radę Miasta Krakowa i Józefa Friedleina. Obie te tablice w tej chwili są w Collegium Novum. Przed pomnikiem fotografowały się adeptki na naszej uczelni, to jest 1903 rok, jedna z pierwszych kobiet z Wydziału Farmacji. A to zdjęcie, które dostałem od profesora Wolskiego, też pokazuje, jak uczniowie z profesorami kończący studia robili sobie zdjęcie pod pomnikiem, będąc dumni, że studiowali w miejscu, gdzie Kopernik zmienił, dokonał największych, studiował i gdzie zaczęła się powstałe zaczątki teorii heliocentrycznej Wszechświata. Ta pocztówka wydana jest w roku 1900, zobaczycie Państwo, a więc już kilka miesięcy po odsłonięciu tego pomnika na dziedzińcu Collegium Maius. Takie pocztówki jeszcze niedawno można było kupić w kiosku w Collegium Maius. Proszę Państwa, jest rok 1943, czarna noc okupacji w Krakowie. Niemcy przypisują pochodzenie Kopernika oczywiście narodowi niemieckiemu, wydają pocztówki, jest 400-lecie śmierci Kopernika i wydają znaczki poświęcone Kopernikowi, podkreślając jego jakoby niemieckie pochodzenie. Wydają znaczki podkreślające 400-lecie wielkiego niemieckiego astronoma Nikołaja Kopernika. To jest 24 maj 1940 roku, dokładnie data śmierci, 400 lat Kopernika. Widzicie Państwo też swastykę na tym bloczku. I kolejne znaczki z tak zwanych Volksdeutschów, czyli osób niemieckiego pochodzenia, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej kultury. Pierwszy po lewej to oczywiście Witz Tworzy. Proszę Państwa, i w tym samym 1943 roku, jako pewne antidotum do potężnej propagandy hitlerowskiej w Krakowie, polscy oficerowie w oflagu Woldenbergu wydają znaczki z wizerunkiem Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius. Tam ich było około 6 tysięcy w kilkudziesięciu barakach, więc żeby dostarczyć małe liściki czy małe paczuszki z zewnątrz, trzeba było, aby rodzaj poczty, stworzyć rodzaj poczty wewnątrz obozowej. I tutaj widzimy znowu Kopernika, dokładnie w 400 lat śmierci. Oni wiedzieli, w tym podziemiu można powiedzieć, w oflagu, w obozie, że ta uroczystość jest. I widzimy, bardzo prostymi metodami również pokazywali pomnik Kopernika. Proszę Państwa, i w 1943 roku po Krakowie i powiedziałem po Woldenbergu, również w Ameryce jest obchodzony 400-lecie śmierci Kopernika z podkreśleniem potrzeby odbudowy polskiej kultury i nauki po, jak sądzono i słusznie, wygranej wojnie. Fundacja Kościuszkowska zamawia u Artura Szyka, który polskiego miniaturzysty znalazł się w Ameryce, o namalowanie portretu Kopernika, znowu w tym poprawie, 1943. Kopernik stworzył również obraz Kopernika, który Państwo będziecie mogli dostać na plakacie promujących wystawę, którą zrobiliśmy niedawno w Collegium Maius. Portret, który podkreśla, widzicie Państwo w lewym rogu, Wisłę, Wawel i studia Kopernika w Krakowie. Proszę Państwa, uroczysta gala kopernikowska odbywa się w
Carnegie Hall, gdzie jest 1500 uczestników i prezydent Roosevelt pisze taki adres. Obchody 400-lecie śmierci Kopernika naturalnie zwracają nasze myśli do jego rodzinnego kraju, Polski, obecnie w niewoli i udręce potęgi zła nazistowskich najeźdźców. Proszę Państwa, i w Radiu Nowojorskim słyszymy takie słowa. Hitlerowcy, którzy obrabowali kraj, próbują wykraść Kopernika i wmówić całemu światu, że był on Niemcem. Proszę Państwa, jeszcze znaczki wydawane ze swastyką w Krakowie wówczas, generalgouvernement naturalnie. Proszę Państwa, i Poczta Polska w zrujnowanym kraju w 1945 roku, widzicie Państwo, wydaje bardzo podobny znaczek do tego z generalgouvernement, pokazując pomnik Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius, niejako przywracając Uniwersytet Collegium Maius i Kopernika narodowi polskiemu. Data wydania była pewno prawdopodobnie w maju 45, ale jak widzicie Państwo, w prawym rogu antydatowano na 19 stycznia, a więc dzień po ucieczce Niemców z Krakowa. To było bardzo ważne i pocztowcy polscy stanęli na wysokości zadania. Widzimy kolejne na górze znaczki z czasów okupacji i projekt tego znaczka z 1945 roku. Proszę Państwa, 1945, przeniesienie do Krakowa Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika, które było założone we Lwowie w 1875. Poczta wydała znaczki, o których powiedziałem. W 1953 jest 410. rocznica śmierci Kopernika, bo 10 lat wcześniej była okupacja, nie można było powiedzieć, jest wielka wystawa kopernikowska w Collegium Maius. I w 1964 roku, wielu z Państwa to pamięta, 600-lecie założenia Akademii Krakowskiej i otwarcie obserwatorium astronomicznego na terenie Fortu Skała koło Bielan, nadając mu imię Mikołaja Kopernika. Wówczas zespół Muzeum J przygotował wystawę Mikołaj Kopernik, jego czasy, która dalej była eksponowana w Paryżu, w Lille, w Waszyngtonie, Filadelfii, Nowym Jorku, Detroit, Ottawie i Londynie. Wspomniałem już o nadaniu Akademii Medycznej w Krakowie imienia Mikołaja Kopernika. W 1976 roku w Krakowie PWN na zlecenie PAN wydaje dwutomową, monumentalną pozycję dzieła wszystkie Mikołaja Kopernika, które drukuje Drukarnia Narodowa w Krakowie. Proszę Państwa, znaczki, które Polska Poczta wydała poświęcone Kopernikowi, są bardzo liczne. W lewym roku widzimy pierwsze znaczki w 1923 roku z Mikołajem Kopernikiem. To, co podkreśliłem, Kopernik był świadkiem czasów, żył za czasów synów Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra i następnie Zygmunta Starego. Jak wiadomo, Olbracht młodo umarł po 11 latach panowania, Aleksander po 5 latach, no Zygmunt Stary panował następne prawie 50 lat. Proszę Państwa, rzeczywiście filatelistyka poświęciła Kopernikowi mnóstwo czasu i widzimy tutaj tą piękną kopertę z 1973 roku. Cztery miasta, które mienią się miastami Kopernika: Toruń, Kraków, Olsztyn i Frombor. Mogę powiedzieć, że Kraków najmniej do dzisiaj jest uważany za miasto Kopernika, a uważam, że powinien. W prawym rogu widzimy królową brytyjską Elżbietę II i wspaniały pieczęć z pomnikiem Kopernika przed Pałacu Staszica, pomnik Kopernika stworzony przez Thorvald Sena. Proszę Państwa, znaczki z Kopernikiem wydało wiele krajów, około 52. Na górze widzimy znaczki watykańskie, a to warto podkreślić, bo jak Państwo wiecie, De Revolutionibus było przez 200 lat na indeksie ksiąg zakazanych, Index Librorum Prohibitorum, a
następnie w 1820 roku Kopernik wrócił na łono Watykanu. W środkowym znaczku na dole widzimy jedyny na świecie znaczek z obrazem Jana Matejki i z portretem autora. Akurat w 1955 roku wydało to ZSRR. Po prawej stronie widzimy Chiny, podkreślają 500-lecie urodzin Kopernika w roku 1973, a po lewej stronie znaczek Mongolii. To jeden z najpiękniejszych polskich znaczków poświęconych Kopernikowi. Widzimy Kopernika, a po lewej stronie Ptolemeusza. Proszę Państwa, Światowy Dzień Astronomii wydaje w 2009 roku piękny bloczek poświęcony Kopernikowi. Widzimy papieży, którzy byli przeciwni teorii heliocentrycznej. Widzimy Jana Pawła II, a na dole widzimy Zygmunta I. A na dole jeszcze bardziej widzimy co? Widzimy Kraków. Widzimy hołd pruski. A więc 10 kwiecień 1525 roku, kiedy siostrzeniec Zygmunta Starego, Albrecht Hohenzollern, składa hołd. Siostrzeniec, bo był synem siostry Zygmunta I, Zofii. My to wszyscy w Krakowie, w Polsce wiemy, ale skąd w Czadzie o tym wiedzą, trudno mi dojść do tego. Proszę Państwa, 1973 rok, Stany Zjednoczone wydają piękny znaczek o Koperniku z podpisem Polish Astronomer. To jest ważne, bo do dziś nie wszyscy, nawet w Krakowie, chcą wierzyć, że Kopernik był stronnikiem polskiej kultury, polskiej polityki i na pewno możemy go uważać za przedstawiciela naszego narodu. Znaczek z Brazylii, oczywiście teoria heliocentryczna, w środku Słońce i krążące planety. Kolejne znaczki, wszystko 50 lat temu wydawane, Republika Mali. I to już jest znaczek powojenny, Międzynarodowe Biuro Wychowania, poświęcony Komisji Edukacji Narodowej. Znowu pomnik Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius. A te znaczki Città del Vaticano, Niccolò Copernico, proszę zobaczyć, wspaniały datownik w środku ze Słońcem i krążącymi planetami. Proszę Państwa, nawet Republika Ekwatorialna, czyli równikowa Gwinei, wysyła takie piękne znaczki do Japonii, do Tokio. Proszę wyobrazić sobie, z takiej środkowej Afryki Kopernik jest promowany aż do Japonii. Proszę Państwa, i rok 2023, a więc obecny rok, kończy się rok kopernikowski. Jakie były wydarzenia? Pozwolę sobie o tym przypomnieć. Czego nie wiemy o Koperniku? Dyskusja panelowa z udziałem profesorów Kokowskiego i Karasa w Audytorium Maximum. Już była w listopadzie 2022. Następnie w Librarii Collegium Maius było spotkanie na temat Kopernika w Krakowie. 15 lutego Kopernik jako lekarz w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim. Na drugi dzień, dlaczego nadal interesuje nas Kopernik, profesor Kokowski w dużej auli PAU tu w tym miejscu. W kwietniu do października wystawa Mikołaj Kopernik i Uniwersytet Jagielloński na krakowskich pocztówkach oraz na znaczkach pocztowych Polski i całego świata. Plakat z tej wystawy będziecie Państwo mogli dostać w sekretariacie. I wreszcie w Bibliotece Jagiellońskiej wystawa Mikołaj Kopernik, odnowiciel astronomii. W maju odsłonięcie tablicy Południka Krakowskiego w Ogrodzie Botanicznym przez rektora Popiela. Oczywiście Światowy Kongres Kopernikański w Audytorium Maximum, rektor Popiel jest gospodarzem, gdzie przybyło 500 uczestników z całej Europy i Stanów Zjednoczonych. We wrześniu doszło do odsłonięcia tablicy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi w sieni Collegium Maius od strony ulicy Jagiellońskiej. 1 października po raz pierwszy złożenie kwiatów podczas pochodu profesorskiego z Collegium Maius do Collegium Maximus pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na plantach przy Collegium Witkowskiego. Być może jest to początek nowej tradycji. 1 października premiera musicalu pod tytułem Kopernik w Oporze Krakowskiej.
i 18 listopada mamy wykład Kraków Kopernikowi dawniej i dziś. Proszę Państwa, i kilka obrazków z tych uroczystości. To jest ta sesja, która była prologiem do Roku Kopernika. Widzimy tutaj prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Górniaka i rektora Popiela. A to spotkanie w librarium Collegium Maius Kopernik w Krakowie, Kraków Kopernikowi. To zdjęcie pokazuje, bo nad prelegentem widzimy obraz Leona Wyczółkowskiego, profesora Sokołowskiego, który był twórcą nie tylko historii sztuki polskiej, Instytutu Pierwszego na Ziemiach Polskich, ale pomysłodawcą tego pomnika Kopernika autorstwa Godebskiego na dziedzińcu Collegium Maius. Widzimy zgromadzone osoby w librarii Collegium Maius. Następnie, o czym wspomniałem, w Bibliotece Jagiellońskiej wystawa kopernikańska z pierwszymi wydrukami De Revolutionibus. A to jest plakat wystawy w Collegium Maius o znaczkach pocztowych i pocztówkach poświęconych Kopernikowi, otwarcie tej uroczystości. I tu obecny Jerzy Fedorowicz głosi przesłanie prezydenta Roosevelta wygłoszone w Carnegie Hall w Nowym Jorku w 1943 roku, głosi do zebranych osób. Widzimy tę wystawę pokazującą wspaniałych podziemiach urządzonych przez profesora Baltosia w Collegium Maius. Proszę Państwa, ta wystawa w tej chwili pojechała do Torunia, jest dalej pokazywana i na tej serii z polskich znaczków obok Darwina, Mendelejewa, Einsteina, Pasteura, Newtona widzimy oczywiście widzimy Mikołaja Kopernika. Kolejne plansze z tej wystawy Państwu pokazuję. I Światowy Kongres Kopernikański w Audytorium Maximum w Krakowie w maju, gdzie rektor Popiel z rektorami innych uczelni otwierają World Copernican Congress. Profesor Michał Heller wygłasza po angielsku wykład wprowadzający, a tutaj widzimy, jak w 2021 roku profesor Heller otrzymuje w sali senatorskiej na Wawelu nagrodę bardzo ważną, przyznawaną przez Akademię Umiejętności. Proszę Państwa, również w tym roku gościliśmy delegację Polonii Kanadyjskiej, która wydała taki medal złoty o Koperniku i przedstawili wystawę swoją w Collegium Novum, gdzie dwóch prorektorów, Państwo widzieli, rektor i prorektor brali udział w tej odsłonięciu. To było bardzo ważne, bo pokazało, jak nie tylko my tu w Polsce, ale w Kanadzie dalekiej również pamiętamy Kopernika. I profesor Purkla, który jest wielkim wielbicielem, admiratorem Kopernika, również był w Collegium Novum wówczas. A tutaj widzimy uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Kopernikowi w sieni Collegium Maius. Tak wygląda ta tablica. W tym gmachu w latach 1491-95 studiował Mikołaj Kopernik, twórca teorii heliocentrycznej. Również tu w Krakowie, w Parku Decjusza, mamy pawilon urządzony przez profesora Bronisława Chromego, który był też admiratorem Kopernika. Widzimy jego rzeźbę pokazującą i bardzo podobny jak u nas symbol teorii heliocentrycznej. Również w Krakowie niedawno z okazji 550. rocznicy postawiono pomnik autorstwa Karola Badyny przed Instytutem Matematyki w Pychowicach. Proszę Państwa, widzimy pomnik Kopernika, który jest w tej chwili
poza dziedzińcem kolegium Majus, na plantach przed kolegium Witkowskiego. Niestety jest prawie niewidocznym przez 3/4 roku, ale dobrze, że w tym roku podczas uroczystego inauguracji roku akademickiego władze rektorskie złożyły kwiaty przy tym pomniku. Proszę Państwa, mamy taki dokument, jak Mikołaj Kopernik w liście współczesnego Kopernikowi Wojciecha Cypianusa pisze do krakowskiego biskupa Samuela Maciejowskiego list, gdzie podkreśla: Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński, sam przyznaje, że wyniósł Alma Mater Krakowiensis ogromny ładunek konkretnej wiedzy i twórczy niepokój oraz wszystko, czym jest, zawdzięcza Akademii. Proszę Państwa, Kopernik uważany jest za największego polskiego uczonego w dziejach i trzeba powiedzieć, że słusznie. Również wydanej w Ameryce historii największych postaci nauki jest na 10 miejscu, na 26 Maria Curie-Skłodowska. W Krakowie 1 października była uroczysta premiera musicalu Kopernik dla podkreślenia jego wielkości i przybliżenia jego historii, zwłaszcza młodym ludziom, którzy nie znają historii Kopernika, a która to historia na pewno może być inspirująca dla współczesnych. Proszę Państwa, obraz Lessera pokazujący rok 1543, umierający Kopernik otrzymuje z Norymbergi wydrukowane dzieło De Revolutionibus, które Państwo będziecie mogli tutaj również zobaczyć. Proszę Państwa, nie byłoby tego dzieła, gdyby nie młody matematyk z Wittenbergi, który przyjeżdża do Krakowa, ściągnięty sławą Kopernika i namawia Mikołaja Kopernika, wtedy starszego już pana pod 70, do wydrukowania w Norymberdze z dzieła De Revolutionibus. Gdyby nie retyk, prawdopodobnie nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Związek Kopernika z Krakowem podkreślił na przykład ten znaczek Republiki Gabońskiej wydany w 2011 roku z serii 100 największych ludzi w historii świata. Proszę Państwa, widzimy po prawej stronie Wawel, a dalej w lewo widzimy wieżę Krakowa. Kopernik o nauce astronomii. Nie ma nic piękniejszego nad niebo usiane gwiazdami. Kopernik o swoim związku z Krakowem. Egenui Torunia, Krakowia me arte polivit. Toruń był dla mnie kołyską, Kraków nauki siedliskiem. Proszę Państwa, widzimy tutaj, jak pomnik Kopernika z 1830 roku w Warszawie przed Pałacem Staszica jest uwieńczony wieńcem z okazji 400-lecia urodzin Kopernika w 1873 roku. Pomnik Kopernika Torvaldsena, kopia tego pomnika z Warszawy znalazło się w Montrealu podczas wystawy światowej Expo 67. Nie było tam polskiego pawilonu i Kopernik był jedynym elementem polskiego państwa promującym nasz kraj. Giordano Bruno, który dał głowę, można tak powiedzieć, został spalony na stosie żywcem na Campo di Fiori, podkreśla ta historia, że wiele lat po śmierci Kopernika można było stracić życie. I jak mówił Giordano Bruno, nie tylko ziemię poruszył, ale wprawił w ruch także umysły ludzkie. Kiedy jestem na zjeździe onkologicznym w Rzymie, to proszę, aby mnie zawieziono na Campo di Fiori i pytają mnie, czy nie mogę kupić kwiatów gdzieś w bliższej kwieciarni. Nie, chcę pojechać tam, aby dać hołd komuś, kto naszego Kopernika w ten sposób promował i niestety stracił życie. Miał powiedzieć, spalić to nie znaczy obalić. Przyszłe stulecia zrozumieją mnie
i ocenił. Proszę Państwa, w 1953 pomnik Kopernika został usunięty z dziedzińca Collegium Maius z powodów potrzeby organizowania w czasach Polski Ludowej capszczyków i dużych spotkań na dziedzińcu Collegium Maius, jak Dni Krakowa czy kolejne rocznice rewolucji październikowej. I ten pomnik jest prawie teraz niewidoczny, zasłonięty przez drzewa i niestety niszczony przez odchody ptaków. Proszę Państwa, w 1966 roku, czyli 13 lat po usunięciu pomnika Kopernika z dziedzińca Collegium Maius, Poczta Watykańska dalej uważa, że to było usunięcie tymczasowe podczas remontu. A Polski Związek Filatelistyczny w 1971 roku dalej publikuje pieczęcie z pomnikiem Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius. A kiedy Margaret Thatcher była z wizytą, zaglądnęła do tej studni, która jest na miejscu pomnika Kopernika. Pomyślcie Państwo, takie zdjęcie z pomnikiem Kopernika promowałoby nasz uniwersytet na całym świecie. W ten sposób wielkie uroczystości odbywały się przed pomnikiem Kopernika na dziedzińcu Collegium Maius. Proszę Państwa, kończąc, chcę powiedzieć, że kiedy zrobiłem zdjęcie prorektorowi, który był tu przed chwilą i myślę, że dalej jest na dziedzińcu Collegium Maius, no już przeszło dalej, to to niestety nie widzieliśmy pomnika Kopernika, ale pan rektor wyszedł bardzo dobrze. Proszę Państwa, i kończąc, chcę powiedzieć, czym był fenomen, mam trudność z przesunięciem, kończąc, chcę powiedzieć, czym był fenomen Kopernika. Nie był zawodowym astronomem, nie miał renomy, nie jeździł po uczelniach, nie prowadził wykładów ani debat, nie przebywał w środowisku akademickim, nie był profesorem żadnego uniwersytetu, co dla nas jest bardzo ważne. Nie zajmował się nauką na co dzień. Odkrycia naukowe były efektem jego zajęć w wolnym czasie. Był prywatnym badaczem, właściwie nieznanym w środowisku uczonych, mieszkającym na krańcach świata, w lasach w małym Fromborku, gdzie mieszkało kilkaset osób, gdzie nie toczyło się żadne życie naukowe. Ale dzięki swobodnej i hobbystycznej pracy w samotności działał w sposób nieszablonowy. Zachował naukową świeżość i dokonał wielkiego odkrycia, na które czekano 1500 lat. Nie był autorem kilkudziesięciu dzieł, ale jednej księgi, wydanej po długim namyśle w 1543 roku. Bo autor chciał być pewny, że to, co zostało w niej opublikowane, ma pełne uzasadnienie. Odkrycie skromnego kanonika warmińskiego, opisane w większości w jego pustelni we Fromborku, promieniowały następnie i inspirowały najwybitniejsze umysły całej Europy przez ostatnie pół tysiąca lat. Od Keplera, Galileusza, Newtona po Einsteina. Proszę Państwa, na koniec chcę powiedzieć, że to, że możemy dzisiaj mówić o Koperniku w tym kontekście, jest o tyle ważne, że to jest postać, która nas wszystkich łączy, która możemy być dumni, ale która nadal pokazuje, jak indywidualną aktywność można rozwinąć w tak trudnych warunkach.
Dziękując Państwu za uwagę, chcę powiedzieć, że to, że po raz kolejny tutaj w auli V możemy mówić o Koperniku i chcemy mówić dalej, to pokazuje, jak myśl samotnego naukowca potrafi zaowocować po tylu latach, gdzie mamy 550. rocznicę Kopernika. Chciałbym Państwu powiedzieć, że postać Kopernika i jego pomnik myślę, że kiedyś wróci na dziedzińcu, na dziedziniec Collegium Maius. Czy trzeba czekać, jest to kwestia, czy to nastąpi za naszego, czy kolejnego pokolenia. Ale po co czekać jeszcze 50 lat? W przyszłym, za 5 lat będzie 555-lecie urodzin Kopernika. Może wtedy się uda powrócić pomnik na dzień z Collegium Maius. Obyśmy wszyscy byli w dobrym zdrowiu za 5 lat, czego Państwu i sobie życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu profesorowi za wykład. Tym samym wyczerpaliśmy program uroczystego posiedzenia PAU. Czeka nas teraz skromny poczęstunek, na który zapraszam. I do zobaczenia w marcu. Proszę Państwa, to jest dzieło, które...